zeszłą sobotę opowiadaliśmy Państwu o zwyczajach ślubnych. Po tygodniowej rozłące to my mamy w zwyczaju pokazać Państwu najciekawsze tematy. Zajrzymy chociażby do pewnego starożytnego imperium. Tam o wstąpieniu w związek małżeński i to z legionistą w pewnym okresie mowy nie było. Natalia Rzeźniczak, startujemy. W Morzu Informacji Republika próbuje dotrzeć do głębi. Nasz reporter nie został wpuszczony na posiedzenia sztabów kryzysowych we Wrocławiu z udziałem premiera. Chcieliśmy Państwu przekazać bieżące informacje o powodzi. W nagrodę otrzymaliśmy za to porady od marszałka Sejmu. Udało się. Czworo załogantów kapsuły Crew Dragon wylądowało w Zatoce Meksykańskiej. Uczestnicy misji Polaris Dawn spędzili 5 dni na orbicie okołoziemskiej i nie tylko spacerowali w kosmosie. Mogli też rozwijać swoje hobby. 300 lat niech żyje nam, a kto? Sztuka w londyńskiej National Gallery. Z okazji 200. rocznicy otwarcia muzeum zaprasza na wystawę dzieł prekursora ekspresjonizmu Vincenta van Gogha. Gwiaździsta noc nad Rodanem to tylko wstęp do wyjątkowej kolekcji Vita Brevis Ars Longa. Życie krótkie, sztuka wieczna. Zaczynamy. Natura uczy pokory. Wydawać by się mogło, że każdego. Jednak ostatnie dni potężnej walki z żywiołem nie przeszkodziły politykom rządu Donalda Tuska, jak i jemu samemu, zaatakować dziennikarzy Republiki. Co więcej, wykluczeni zostaliście także Państwo, nasi widzowie, bo kolejny raz zostaliście pozbawieni dostępu do informacji przekazywanych przez szefa rządu. Ale ja bardzo przepraszam. Jestem redaktorem, jestem dziennikarzem. Panowie! Panowie, uspokójcie się. Jesteśmy na żywo, to jest transmitowane w tej chwili na całą Polskę i cała Polska widzi, że to pan mnie dotyka. Premier Donald Tusk z uporem maniaka blokuje do siebie dostęp naszych dziennikarzy. Nawet w tak tragicznej sytuacji powodzi, gdy dla wielu Polaków decyzje podejmowane w sztabach kryzysowych są na wagę zdrowia i życia. Dlaczego państwo ignorujecie miliony widzów telewizji Republika? No niestety, takie są zasady. To kolejny dzień i kolejna próba wejścia, pomimo prawidłowo złożonego wniosku o akredytację, czyli zgodę na udział w wydarzeniu z udziałem Donalda Tuska, nasz dziennikarz znowu nie został wpuszczony. Nie mówimy teraz tutaj o polityce. To są instrukcje dla ludzi, którzy potrzebują pomocy i dla tych, którzy im pomagają. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i stworzenie powszechnego zagrożenia przez tych, którzy podjęli decyzję o niewpuszczeniu telewizji, przez którą kontakt mają ludzie odcięci w tej chwili od świata. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie łamie prawa w tym zakresie i zezwala na udział naszych dziennikarzy w jego konferencjach. Jednak w ostatnim tygodniu na nasze pytanie zareagował agresją. A co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Na pewno nie chodziłem na protesty i nie wspierałem. Ale ja nie pytam, czego pan nie robił. Pytam, co pan zrobił, bo mądrym, tak powiem, mocnym w gębie to łatwo być po szkodzie. My z atakami na nas sobie poradzimy. Pytać będziemy dalej. Ale na policzek wymierzony w naszych widzów nie godzimy się. Kłodzko, Głuchołazy, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Racibórz Dolny, Lewin Brzeski i Wrocław. To tylko niektóre miasta i miejscowości zalane przez niszczycielską powódź, porównywalną do tej z 1997 roku. W niektórych powiatach obowiązuje stan klęski żywiołowej. Niebezpieczna woda przyniosła ofiary śmiertelne. Ewakuowano setki osób. Wielu chroniło swój dobytek. Nadzieje jednak nie utonęły. Myślami jesteśmy z poszkodowanymi. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od ponad 20 lat przeprowadzana jest masa eksperymentów. W ostatnim czasie astronautom udało się wykonać pierwszy druk 3D. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to druk metalu w przestrzeni, o której nam się nie śniło.
Na początku tego roku do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dotarła metalowa drukarka 3D, skonstruowana przez Airbusa. W sierpniu pozytywnie zakończył się pierwszy druk elementów. Teraz zostaną one wysłane na Ziemię, aby przeanalizować ich jakość. Próbki trafią do agencji kosmicznych w Holandii i Niemczech oraz do Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Efekty tego eksperymentu mogą być kluczowe w kosmicznych misjach załogowych, zwłaszcza tych, które mogą trochę potrwać. Metalową drukarką 3D załoga będzie mogła wymieniać uszkodzone elementy na bieżąco. Czyż to nie interesujące? Znak zapytania w kosmosie? Tak, tak, ale to nie żadne sygnały wysyłane nam przez obcą cywilizację. Jak informuje portal Life Science, naukowcy z NASA przy wykorzystaniu teleskopu Jamesa Webba odkryli dwie odległe galaktyki, które układają się właśnie w znak zapytania. Astronomowie tłumaczą to zjawisko jako soczewkowanie grawitacyjne, które rzadko, ale występuje co jakiś czas w kosmosie. Aha, wspomniane galaktyki znajdują się jakieś 7 miliardów lat świetlnych od Ziemi. No cóż, przysłowiowy rzut beretem to na pewno nie jest. Na Ziemi jest już kapsuła Crew Dragon firmy SpaceX. Czteroosobowa załoga wylądowała w Zatoce Meksykańskiej, tym samym kończąc misję, podczas której doszło do pierwszego w historii całkowicie prywatnego spaceru w kosmosie. Program Polaris sponsorował miliarder Jared Isaacman, który również uczestniczył w wypadzie w kosmos. Misja miała za zadanie przede wszystkim testowanie nowych technologii. W założeniu mają one przyspieszyć pracę nad komercjalizacją lotów kosmicznych, takich jak powrót człowieka na Księżyc. Ale wyprawa w kosmos misji Crew Dragon to nie tylko badania naukowe. Jedna z uczestniczek misji, Sara Gillis, blisko 700 km nad Ziemią wykonała na skrzypcach utwór znany z siódmej odsłony Gwiezdnych Wojen – Przebudzenie Mocy. Zagrała go wraz z dziecięcymi orkiestrami praktycznie z każdego kontynentu, a połączyła się z nimi poprzez satelity Starlink. W ten właśnie sposób powstał teledysk Harmony of Resilience – Istny Kosmos. Z przestworzy schodzimy na Ziemię, ale się nie zatrzymujemy. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Stary niedźwiedź po dekadach ma się całkiem dobrze, ale czy wciąż mocno śpi? Jak się zbudzi, to nas zje? Może wkrótce zapadnie w sen zimowy? Sprawdzimy już za moment razem z Sylwią Krasnodębską. Spotkał katar Katarzynę, a psik, zbliża się kalendarzowa jesień. Jak zaradzić katarowi i osłabieniu, a także zwiększyć odporność? Nasz reporter przetestował sposoby domowe na walkę z przeziębieniem. Wymagania, jakie musi spełniać żołnierz, zawsze były wysokie. Tężyzna fizyczna, odwaga i męstwo powinny cechować dobrego wojaka. A jak to wyglądało w przypadku legionistów? I nie chodzi tu o piłkarzy warszawskiego klubu z ulicy Łazienkowskiej, a o legionistów rzymskich. Zacznijmy od tego, że czas trwania służby w legionach rzymskich trwał 16 długich lat, ale to jeszcze nic. W 5 roku naszej ery wydłużono go bowiem do 20. Mówimy tu o służbie obowiązkowej z poboru, która dotyczyła mężczyzn w wieku około 20 lat, więc jak chłopak poszedł w ówczesne kamasze, to wychodził jako facet co najmniej po 30. Legiony rzymskie były przy tym wojskiem bardzo zdyscyplinowanym. Nie trudno zgadnąć, że miał na to wpływ system kar za przewinienia. Za samo przyśnięcie na warcie można było stracić życie. Kara śmierci obowiązywała także za pospolite lenistwo, kiedy wymagana była wytężona praca, na przykład podczas budowy obozu. Nie trzeba chyba dodawać, że legioniści mieli kłopoty w zawieraniu związków małżeńskich. Za czasów panowania Oktawiana Augusta obowiązywał nawet ich zakaz, tłumaczony potrzebą utrzymania większej dyscypliny. Dzisiaj wojskowi mimo wszystko mają raj na ziemi z żoną u boku. W tym roku przypada 200. rocznica założenia National Gallery w Londynie. Z tej okazji stworzono w niej wyjątkową wystawę prac Vincenta van Gogha. Barwne i często hipnotyzujące obrazy artysty na pewno rozgrzeją niejednego podczas nadchodzącej jesieni. Wystawa obejmuje ponad 50 dzieł Vincenta van Gogha, zarówno rysunki, jak i obrazy. Wśród nich nie brakuje tych najsłynniejszych, takich jak Słoneczniki czy Gwiaździsta noc nad Rodanem. To też okazja, by stanąć oko w oko z samym van Goghem i podziwiać jego autoportret z 1889 roku. Wystawa stanowi ogromną mieszankę ekspresji i wyrazistych kolorów, które są wizytówką artysty i każdego wprowadzą w jego świat. Wiele z dzieł jest unikalnych i nigdy wcześniej niewypożyczanych. Londyńska National Gallery na tę wystawę otwiera drzwi do 19 stycznia przyszłego roku. Zbrojownia Królewska w Leeds w Wielkiej Brytanii zaprasza na wystawę broni i oręża królów na przestrzeni wieków. Brytyjska Zbrojownia Królewska to niezwykle bogaty zbiór broni od ogromnych armat po mini pistolety. Próżniactwo się skończyło. Czas zanurzyć się w historycznych erach. Zbrojownia Królewska w Leeds jest do tego najlepsza. No cap. The line armor. Lwia zbroja ma swój charakterek. Należała do królowej. Pop off, queen. Zbroja Henryka VIII ma już inny pazur. To największe muzeum broni w Wielkiej Brytanii, a pod względem liczby wystawianych egzemplarzy najlepiej wyposażone na świecie. Zbrojownia po remoncie otwiera swoje podwoje właśnie teraz, na początku roku szkolnego. Chłopcy wychodzą stąd z wypiekami na twarzach, a dziewczynki mogą sobie zrobić zdjęcia jako rycerka. Slay.
Gdyby tylko mocno spał, nie byłoby najgorzej. Prawdziwą makabrą było to, że po przebudzeniu chciał jeść dzieci. Starego niedźwiedzia z kultowego wierszyka znamy chyba wszyscy. Dziś powstała jego nowa wersja. W Ekspresie Republiki Luz czas na kulturę, a ta zaczyna się od dziecka. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie, trzecia godzina niedźwiedź łapie. Któż z nas w dzieciństwie nie bał się tytułowego potwora z wierszyka Stary Niedźwiedź? Tekst sprzed kilku dekad pamiętamy chyba szczególnie z wersu My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się budzi to nas zje. Dziś to nie do pomyślenia, żeby tak straszyć dzieci. Tego zdania jest Małgorzata Strzałkowska, uwielbiana przez najmłodszych, autorka książek, która w tomiku Gadu gadu do poduchy umieściła bardzo przewrotną historyjkę. Dlaczego Stary Niedźwiedź przestał straszyć, a zaczął rozczulać? Co mu pani zrobiła? To nie ja mu zrobiłam, tylko on sam tego zażądał, właściwie poprosił. Dlatego, że ja pisząc widzę swoich bohaterów i kiedy pomyślałam o tym starym niedźwiedziu, zobaczyłam, jak on ma taki smutny wyraz twarzy, z takim żalem w oczach, że właśnie się nim straszy dzieci, żeby szybciej zasypiały i tak dalej, ze strachu. A powiedział, że on wcale nie jest taki straszny, jak się o nim mówi. W związku z tym stwierdziłam... Nie miała pani wyjścia? Nie miałam wyjścia, zupełnie. Z niedźwiedziem się nie dyskutuje? Nie. Zresztą ja nawet nie chciałam z nim dyskutować. Ja mu uległam, bo stwierdziłam, że to jest bardzo mądre. Mądrzejsze niż straszenie niedźwiedziem. W wersji Małgorzaty Strzałkowskiej my go nie zbudzimy, my go przytulimy, niech ma piękne sny. Zespół Ekspresu Republiki Luz takiemu nowemu, staremu niedźwiedziowi mówi zdecydowane tak. Szałwia, goździki, kwiaty czarnego bzu czy lipy to tylko niektóre rośliny, dzięki którym odzyskamy zdrowie. Jesień już za pasem, a razem z nią przeziębienia, katar i kaszel. Jak naturalnymi sposobami walczyć z wirusami, wyjaśniamy. Sezon grypowy przed nami. Gdy dopadnie nas choroba, warto wspomóc się domowymi sposobami, a przede wszystkim naturalnymi. Napar z kwiatów czarnego bzu działa przeciwwirusowo. Skuteczny jest też sok z owoców tej rośliny. Szałwia i goździki pomogą z kolei w walce z uciążliwym kaszlem. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, napar z lipy skutecznie zmniejszy objawy przeziębienia, uśmierzy ból gardła czy zredukuje katar. Nasi przodkowie skutecznie leczyli się też gęsim smalcem. Doskonale sprawdzi się zarówno w przeziębieniu, jak i bólu stawów. Jednak niezmiennym królem naturalnych i skutecznych sposobów na jesienne przeziębienia jest nic innego jak rosół. Smacznego! Uważane są za jeden z symboli jesieni. Na całym świecie jest ich około 170 gatunków, a ich nazwa z języka starogreckiego oznacza gwiazdę. Astry to trwałe i odporne na mróz kwiaty, które nie stworzą problemów nawet początkującym ogrodnikom. Kwitną w chłodniejszych temperaturach, dlatego cieszą oko nawet do listopada. Występują w odcieniach różu, fioletu, czerwieni, ale najbardziej popularna jest odmiana w kolorze białym, zwana White Ladies. Astry w ogrodach tworzą bujne i wysokie, powyżej metra skupiska, a do pięknego kwitnienia potrzebują żyznej i wilgotnej gleby. Może warto więc do złota jesieni dodać jeszcze więcej koloru. Ekspres Republiki Luz ponownie odjedzie jutro. Zabierzemy Państwa na chorwacką plażę w nieco innym celu niż opalanie. Będą też informacje o wsparciu dla powodzian. Proszę być z nami tuż po Ekspresie Plus. Do zobaczenia.